So the first thing I want to say is, I mean, an amazing performance that you had. How did you get involved with this film? Dlatego, że wiedziałem, że scenariusz jest trochę słaby i że jeżeli źle zagram, to wszyscy powiedzą, że zepsułem Andrzejowi Wajdzie film. Wie pan co, pamiętam ten scenariusz, który był naprawdę chujowy, no po prostu był niedobry. I jednocześnie myśmy prosili paru scenarzystów, Władka Pasikowskiego, tam paru, którzy by być może napisali coś innego. I oni pisali jakby inne historie. Dostaliśmy ze trzy scenariusze, ale nie miały jednej rzeczy. Bez nadziei. Bo w tym filmie, bo to znaczy to coś, to jest przerażliwe, ale to, co ja gdzieś tam pamiętam z jakby z głębi dzieciństwa, taką totalną beznadzieję, totalną beznadzieję. I pomyślałem sobie, jeżeli to się da przenieść, tylko to, to już będzie coś jakby w tym filmie. One of the questions, this film debuted in Toronto, and then since it debuted, Andrzej passed away. What was his response to the film when it premiered? A w trakcie filmu chciałem wam powiedzieć, że w trakcie filmu, ponieważ myśmy się umówili, że ja nie będę pracował z żadnym jego asystentem, więc on w trakcie filmu dostał zapalenia płuc. U niego zapalenie płuc trwało 6 godzin, bo na tyle wyjechał z planu i wrócił po 6 godzinach jako już zdrowy. To a lot of people here in Hollywood it means a lot because it's the last film by a great master. Znaczy, wiesz co, dla mnie to znaczy to, że ja jakby muszę jeździć, ponieważ Andrzej nie żyje. Ja muszę za niego jeździć po kurwa całym jebanym świecie i świecić ryjem we wszystkich miejscach. Well, there you go. Oh.